kochani, witam Was dzisiaj serdecznie w drugim dniu grudnia. Dzisiaj drugi dzień vlogmasu i ja stwierdziłam, że dzisiaj już czas, aby zabrać się za strojenie wnętrza salonu. Zaczynam dzisiaj od kominka. Tutaj jak widzicie, wszystko już jest uprzątnięte, także przyszykowane w ręce. Oczywiście mój super Mikołaj, także on wyląduje na tej półce jako pierwszy. Ja go sobie tutaj od razu postawię. Niech sobie tutaj patrzy na wszystko. I biorę się szybciutko za dalsze dekoracje. O ile dobrze pewnie pamiętacie, pokazywałam Wam w holu zakupowym z Pepco takiego typu pojemniki. Początkowo miały iść do łazienki jako takie przyborniki na płatki, na patyczki. Ale jak to ja gapa porysowałam po prostu wieczką i stwierdziłam, że ja użyję to jako świeczniki. Także zobaczcie, jak to naprawdę będzie fajnie wyglądać. I tutaj właśnie mam ten większy. I tutaj mam właśnie ten drugi. I stwierdziłam, że do tego wykorzystam właśnie tego typu świece. Ja akurat w tym momencie mam jedną, ale jak będę tylko w Pepco, to na pewno kupię jeszcze taką troszeczkę mniejszą. I ja to sobie już ją tutaj rozpakuję z tej folii. Nie pachnie, nie pachnie, także ona jest taka zwykła. I ja sobie włożę tutaj, a jak sobie po prostu dokupię taką mniejszą, to sobie uzupełnię tutaj ten świecznik. Także tak to będzie wyglądać. I kolejną ozdobą jest to ten przepiękny samochodzik. Również Pepco, jak widzicie, fajnie świeci, także na pewno jakiegoś uroku będzie nam to wydawało. Także jak widzicie, już troszeczkę poukładałam, dodałam jeszcze takie świecące sopelki i brakuje tutaj jeszcze takiej girlandy, ale ona mi przyjdzie gdzieś za 2 tygodnie, więc sobie tylko dołożę i to już będzie fajnie tak wyglądało. Możecie sobie troszeczkę wyobrazić, bo na razie jest troszeczkę pusto. Pokażę Wam tak troszeczkę dalej, jak to wygląda. Także tak to się prezentuje. Zaświecę jeszcze właśnie te sopelki. O, tak chyba lepiej. Zdecydowanie lepiej. Zgaszę światło, bo powiem Wam, że jest w domu takie ciemno, że no... masakra. I powiem Wam, że fajnie wygląda, naprawdę fajnie to wygląda. Jeszcze po prostu jak uzupełnię tutaj właśnie tą girlandą piękną zieloną, to naprawdę będzie cudnie wyglądał ten kominek. I tutaj jeszcze szykuję wieniec, mam taki, pewnie pamiętacie, taki biały z koralikami miałam. I po prostu troszeczkę prowadzę w niego tchnienie świąteczne, to jak to mówię. I wtedy powieszę, ale powiem Wam, że już naprawdę fajnie, fajnie, fajnie. Tutaj jeszcze muszę dokupić tą właśnie tą świecę. Tak naprawdę to przed świętami jeszcze nas czeka troszeczkę pracy, więc... też, wiecie, nie chcę na razie nic takiego wykładać, co by przeszkadzało, ale o tym Wam już powiem w kolejnych vlogmasach, także no mam nadzieję, że fajnie to będzie się prezentować. Powiem Wam, że fajnie to wygląda, naprawdę. Ten Mikołaj tak dodaje uroku. Mogły być troszeczkę większe te ozdoby. Poszukam jeszcze czegoś, wiecie, co takiego większego. Tam nie patrzcie, bo tam jest worek po prostu z dekoracjami jeszcze. No w każdym bądź razie super, super to będzie fajnie wyglądać. Ja powiesimy jeszcze po prostu tą girlandę i jeszcze takie skarpety chciałabym dokupić świąteczne, ale tak naprawdę to powiem Wam, że no niestety chyba. No i oczywiście otwieramy kalendarz adwentowy, szukamy dwójeczki. O, tutaj jest dwójeczka. Co tutaj mamy? O, nie mogę sobie wyjąć. Dobra. I tutaj mamy samolot. I tutaj również za okienkiem jest samolot. Także dzisiaj samolotowa czekoladka. I tutaj mam jeszcze ten z Milki. Co tutaj mamy? I szukamy dwójeczkę. Widzicie, gdzie jest dwójeczka? O, tu jest dwójeczka.
Ciężko trochę otworzyć. Ej, tutaj mamy taką kuleczkę. Powiem Wam, że myślałam, że... Bo to staw. Myślałam, że to takie będzie, wiecie co? Płaskie. A tu widzicie, jakie fajne. Także dzisiaj takie dwie czekoladki. Ja właśnie dostałam przepiękną kartkę. Zobaczcie, przepiękna. I to jest kartka od rodzinki 1 plus 3. Jeżeli nie wiecie, co to jest za kanał, to oczywiście zapraszam, zajrzyjcie. Są to, wiecie, takie filmiki typowo rodzinne, bardzo fajne. I jak widzicie, przepiękne życzenia, zdrowych, pogodnych, pełnych miłości, świąt oraz szczęśliwego nowego roku życzę rodzinka 1 plus 3. Tak więc taka przepiękna kartka i powiem Wam, że ona pachnie. Trzeba po prostu ją potrzeć i naprawdę pachnie. Szłam drogą, jak otworzyłam paczuszkę i po prostu stanęłam i wąchałam. I oprócz tego jeszcze dostałam taki właśnie przepiękny notesik z gwiazdeczką, czyli taki typowo świąteczny upominek. Dziękuję Ci, kochana, z całego serca. I czekaj ode mnie też na coś, bo ja już dla Ciebie też wybrałam, ale będę wysyłać dopiero jak podasz mi, kochana, adres. I tutaj mam właśnie takie laseczki, które również mi się przydadzą. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond them far. No co? Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay.